Zbigniew Zając, Telewizja Fight Time, Sportowy Kwadrans. Jesteśmy na Mistrzostwach Polski w kata judo, a ze mną Sławomir Smater, przewodniczący Komisji Dan Polskiego Związku Judo. Witam Cię, Sławku. Dzień dobry, witam Państwa. Sławku, no za nami przepiękna impreza. Ilu zawodników wystartowało? W tej chwili wystartowało w dwóch grupach wiekowych, seniorskich i juniorskich, 110 zawodników, co jest wynikiem najlepszym w historii, jaki mieliśmy do tej pory. Jakie grupy wiekowe startowały w dniu dzisiejszym? Startowały wszystkie grupy wiekowe od seniora do dzieci. 12 grup kategorii startowało tutaj w mężczyźni, znaczy grupy seniorskie startowały w 5 kategoriach, grupy dziecięce w 7 kategoriach. Jesteśmy przed Mistrzostwami Europy. No jak, uda się zorganizować te Mistrzostwa Europy? No z wielkimi trudnościami, bo normy covidowe przewidywane przez Europejską Unię Judo są bardzo wyśrubowane, ale już jesteśmy po wszystkich ustaleniach, mamy wszystkie zabezpieczenia jak gdyby zaakceptowane przez Europejską Unię i przedstawiciela, który gościł u nas w ostatnich dniach, także wydaje nam się, że będzie to zorganizowane. Aczkolwiek obawiamy się, że liczba uczestników nie będzie taka jak zwykle, ponieważ koszty testów, koszty pobytu, dojazdów są niestety bardzo znaczące i niektóre kraje jeszcze nie są odblokowane z uprawiania sportów halowych. Wiemy już, że niektóre pary z reprezentacji Francji nie przyjadą, między innymi mistrzowie Europy. No właśnie, czy mamy świadomość, ile jeszcze takich par, które mogłyby tutaj zdobyć medal, się nie pojawią? Trudno jest nam wyrokować, ponieważ ostatnie obliczenia, które robiliśmy na nasz wniosek, Europejska Unia sprawdziła sondażowo, które państwa przyjadą. Łącznie z Polakami jest to około 70 par, czyli około 140 zawodników potwierdziło. Podejrzewamy, że będzie to dużo większa liczba zawodników, aczkolwiek no, trudno jest wyrokować. Także liczymy na jakieś 80-90 par, które wystartują na zawodach w Józefowie. Ostatni właściwie sprawdzian przed Mistrzostwami Europy. Czy trener kadry, którym jesteś, jest zadowolony z tego, co dzisiaj pokazali zawodnicy? A może jeszcze czegoś brakuje i należy im wskazać jakieś drogę, ścieżkę przygotowań do Mistrzostw Europy? Ostatnie dni to były bardzo, bardzo pracowite dla nas i to były przed Mistrzostwami Polski. Mieliśmy konsultację szkoleniową od piątku do dzisiaj. Jeszcze przed zawodami również mieliśmy konsultacje. Poziom jest wyraźnie wyższy. Mieliśmy tutaj zawody ostatnie 2 lata temu, na których sam startowałeś. Przypominam, na tych zawodach poziom młodzieży był znacząco niższy. Minęły 2 lata. W zeszłym roku nie rozgrywaliśmy. Rozgrywaliśmy pod koniec roku Mistrzostwa Polski, ale to były takie covidowe. Teraz jak gdyby no już to troszeczkę inaczej przed Mistrzostwami Europy wygląda. Poziom jest naprawdę super. Grupy dziecięce i młodzieżowe prezentują bardzo wysoki poziom. Grupy seniorów też znakomite. Także wydaje się, że jest no to bardzo dobrze. Tutaj przedstawiciel Europejskiej Unii Judo powiedział, że jesteśmy jednym z niewielu krajów, które potrafią tak to zorganizować. No dał na przykład jednego z krajów, już nie pamiętam, który, chyba RPA, które potrafiło też zgromadzić tak dużo dzieci i zachęcić do uprawiania judokata. Jaki w takim razie, ostatnie pytanie, cel przed Mistrzostwami Europy, jaki cel na Mistrzostwa Europy? No zakładaliśmy, że będzie jeden medal i w grupie młodszej, czyli juniorów, będzie jeden medal i 2 miejsca punktowane i w seniorach liczymy też podobnie. Jeden medal i 2 miejsca punktowane, czyli tak do 6. miejsca, czyli w finale, które odbędzie się 2. dnia, powinno w 6 najlepszych zawodników powinniśmy zobaczyć, no tak myślę, że przynajmniej 6-7 naszych par.